Ukochani czciciele Matki Boskiej Bolesnej, przy tych wzruszających fanfarach powitaliśmy Maryję Czczoną w naszym limanowskim wizerunku. A żyjący w XII wieku Amadeusz z Lozanny, Cysters, pisał o Maryi Czczonej w sanktuariach tak. Niezrównane są zasługi błogosławionej dziewicy, a jej nieustanne orędownictwo za nami ma wielką moc. W boskim świetle widzi ona wszystkie grożące nam niebezpieczeństwa i lituje się nad nami, a w miejscach jej poświęconych sprawia swoim pośrednictwem, że chromi chodzą, niewidomi odzyskują wzrok, głusi słyszą, pozbawionym mowy jest ona przywrócona i uleczone zostają różne niemoce i słabości. Przychodzą do niej grzesznicy, wyznają swoje winy i otrzymawszy przebaczenie, powracają z radością do swoich domów. Przychodzą także przygnębieni, strapieni i smutni, pogrążeni w rozpaczy, zagubieni, obarczeni długami i nieszczęśnicy okryci hańbą i upodleni. Ale ona nie odrzuca żadnego nędzarza. Pełna miłosierdzia błaga za nimi swojego syna i w ten sposób odwraca od nich zło wszelakie. Jednak jednym więc daje przezwyciężać zło, innym swej macierzyńskiej dobroci prowadzi ich drogami cnotliwego życia. Innym jeszcze ukresu życia wyprasza zbawienie, tak iż żadna moc diabelska nie ma dostępu do tych, których prowadzi ku Chrystusowi, Matka Jednorodzonego Syna Bożego. Moi drodzy, jakże wymowne to słowa. Kościół zaleca, aby to rozważanie czytane było dzisiaj w brewiarzu, w sanktuariach maryjnych w Polsce. I jakże te słowa błogosławionego Amadeusza z Lozanny spełniają się w naszym sanktuarium. O czci Maryi świadczą liczne wota i doznawano tu cuda. Nade wszystko o spełnieniu tych słów świadczy wasza obecność tu na odpuście ku czci Matki Boskiej Bolesnej, ale i także w dni powszednie. Przecież kilkadziesiąt osób jest, które zawsze rano przychodzą, aby w imieniu wszystkich powitać tu Matkę Boską. Maryja była obecna w całym ziemskim życiu Chrystusa. Rozważamy o tym w tajemnicach Różańca Świętego, w Drodze Krzyżowej oraz koronce ku czci Matki Boskiej Bolesnej. I kto nie zna tych nabożeństw, kto w nich nie uczestniczy, nie zna też życia Chrystusa i Maryi. A szczególnym dowodem bliskości Matki Bożej z Chrystusem była jej obecność pod krzyżem. Choć byli tacy, którzy prześladowali Chrystusa za to, co głosił, którzy go zdradzili, czy zwątpili nawet najbliżsi apostołowie, ona pozostała przy nim wierna do końca. Stała, jak słyszeliśmy w Ewangelii, pod krzyżem, a potem złożono na jej kolana martwe ciało Chrystusa, by potem znów trwać na modlitwie wraz z apostołami w wieczerniku, gdy rodził się Kościół. I dziś Maryja jest w Kościele, żyje w nim, ale także i w nas. Odczuwajmy więc tę bliskość Matki Bożej przy sobie i oddajmy jej właściwą cześć. Kiedyś pewna osoba mówiła, że ona w swoim życiu to najbardziej czciła Matkę Najświętszą. Ale teraz po latach przekonała się, bo tam do domu przychodzili świadkowie Jehowy, że Matki Bożej nie należy czcić, ale Boga Ojca
i Syna Bożego. Ona, ta kobieta przedtem była w błędzie, gdyż najwyższą cześć, największy kult trzeba oddawać Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Pouczył nas o tym sam Jezus Chrystus, jak to mamy czynić, trwając na modlitwie i adoracji oraz wypełniając z miłości Jego świętą wolę. A Maryję natomiast czcimy dlatego, że tak chciał Bóg. Ona jest najświętszą pośród świętych. To Bóg wybrał ją i obdarzył niezwykłymi przywilejami, które Kościół w ciągu wieku w oparciu o Pismo Święte i tradycję określił i nazwał dogmatami. Dogmaty to są takie prawdy wiary, które każdy katolik powinien przyjąć i w posłuszeństwie wiary nimi żyć. Przeżywaliśmy rekolekcje. Są tu głoszone tak często różnorakie kazania, aby nam pomogły przyjąć te dogmaty, prawdy o Maryi także i właściwie oddawać jej cześć. Pierwszy dogmat mówi, że Maryja jest Matką Jezusa Chrystusa, jako Boga i człowieka, czyli jest Boga Rodzicą. Tę prawdę ogłoszono uroczyście na Soborze w Efezie w 431 roku. Bowiem były to czasy herezji i błędów, które głosiły na przykład, że Chrystus miał dwie odrębne natury. Odrębny był jako Bóg i odrębny jako człowiek. A Maryja była tylko Jego Matką jako człowiek. Nie można więc jej nazwać Bożą Matką. Tymczasem w Chrystusie obydwie natury były zespolone z sobą, nierozerwalne, w jednej osobie. I Maryja, choć urodziła Chrystusa jako człowieka, jest równocześnie Jego Matką jako Boga. A drugi dogmat Maryi głosi, że jest ona niepokalana, czyli poczęta bez grzechu pierworodnego. Nie miała też grzechów osobistych. Analizując naukę Kościoła od pierwszych wieków, w połowie XIX wieku papież Pius IX ogłosił to jako dogmat. I potwierdziła tę prawdę 4 lata później, sama Maryja objawiając się w Lourdes, a jeszcze wcześniej w 1830 roku w Paryżu świętej Katarzynie Labouré. A w tym roku przeżywamy setną rocznicę objawień w Fatimie. I tam też Maryja ukazała tę prawdę, że jest niepokalana ze względu na Boże macierzyństwo. Uczynił Bóg wobec niej wyjątek, że jest niepokalana, poczęta bez grzechu, nie tak jak my w grzechu pierworodnym. Trzeci dogmat maryjny głosi, że jest ona mimo narodzin Jezusa Chrystusa dziewicą. Zachowała dziewictwo przez całe życie, a Jezus poczęty za sprawą Ducha Świętego był jej jedynym synem. Czwarty dogmat maryjny, będący konsekwencją poprzednich, to ten, że Maryja została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Jako niepokalana, bez grzechów osobistych i pierworodnego, jako Matka Syna Bożego, na mocy Jego zasług, wolna od skutków grzechu, została zaraz po śmierci z duszą i ciałem wzięta do nieba. I prawdę tę uroczyście ogłosił papież Pius XII w uroczystość Wszystkich Świętych w 1950 roku. A w 1964, w czasie Soboru Watykańskiego II, papież Paweł VI na prośbę biskupów polskich ogłosił też prawdę, że Maryja jest Matką Kościoła. Była bowiem pod krzyżem, gdy zaistniał Kościół, zrodził się, i była w Wieczerniku, kiedy Kościół napełniony Duchem Świętym rozpoczął swoją działalność. Moi drodzy, przeżywamy setną rocznicę objawień w Fatimie. Także setną rocznicę rycerstwa niepokalanej, które było takim antidotum na masonerię,
atakującą Kościół i kult Matki Bożej. No i dzisiaj przeżywamy odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej. Poprzez Maryję czcimy Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Adorujmy Go w sposób właściwy razem z nią. Wpatrujmy się w tę piękną sześciowiekową rzeźbę Piety. Wystrugał w drzewie lipowym nieznany z nazwiska autor tę prawdę o dogmatach Maryi, o boskim macierzyństwie, niewinności życia i bliskości z Chrystusem. Gdy dzisiaj są różne niedopowiedzenia na temat wiary, herezje, tyle błędów, gdy wielu biega za nowinkami, cudownymi objawieniami, my zawsze wracajmy do Ewangelii, do tradycji i nauki Kościoła, do pobożności, która tutaj była i niech będzie. I przyjmujmy zawsze z wiarą to, co może nawet nie rozumiemy rozumem. I starajmy się konsekwencją tej wiary żyć. Żyć tym, czego chce od nas Maryja. I rozważajmy w różańcu świętym, w koronce do Matki Boskiej Bolesnej jej życie. A ona, jak to uczył przywołany na początku błogosławiony Amadeusz z Lozanny, pomoże nam przezwyciężyć zło i poprowadzi nas bezpiecznie wśród niebezpieczeństw, aż do pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Amen.